Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce w świecie, o Polakach w Stanach Zjednoczonych, o polskim biznesie w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak Polska jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Dziękuję wszystkim patronom. Dzięki Wam ten program jest niezależny i trwa. Dziękuję wszystkim mecenasom, kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, albo jeśli Państwa firma chciałaby dołączyć do grona mecenasów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. A teraz łączę się z Florydą. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Pan Zbigniew Klonowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Pan Zbigniew Klonowski prowadzi, jest polsko-amerykańskim przedsiębiorcą, prowadzi, rozumiem, interesy i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, jest jednocześnie organizatorem Kongresu 60 milionów, bo tylu Polaków mieszka w Polsce i na świecie. Zacznijmy od tego, jak dzisiaj Polska jest postrzegana na Florydzie, ale też w innych stanach. Jak Polska jest postrzegana w Stanach Zjednoczonych? Nasz obraz zmienił się, a właściwie bym powiedział, jako Polska było kilka wątków, w których się pojawialiśmy w Stanach Zjednoczonych, oczywiście jakieś partnerstwa militarne w przeszłości, ale Polska była moim zdaniem nie aż tak widoczna w ostatnim czasie i bardzo się zmieniło to od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Ten moment był bardzo przełomowy, bo często można było spotkać, jak się pytało, pytany był Polak, skąd pochodzi, to Poland, Holland, to było takie, przytaczam to, ale to trochę było tego typu, tak? Czy to Polska, czy Holandia, jakiś tam gdzieś kraj w Europie i nie miało to żadnych konotacji. Moim zdaniem nie mamy jasnego obrazu, a nie mieliśmy przynajmniej jasnego obrazu w głowach Amerykanów i Amerykanie postrzegali, jeżeli mieli jakiś kontakt, to każdy miał swój jakiś tam kontekst, ale generalnie to był jakiś tam kraj, jeden z 200 na mapie, leżący w Europie, więc może trochę lepiej postrzegany. Natomiast wybuch wojny w Ukrainie i to, co Polacy, to co zrobiliśmy przyjmując i otwierając swoje domy, to wzbudziło taki efekt, potężny efekt wow, docenienia, zadziwienia i bardzo pozytywne skojarzenia. I dzisiaj już hasło Poland jest od razu ciepło przyjmowane. A, z Polski, super! I od razu nawiązuje się bardzo pozytywna rozmowa, więc nie rozmawiamy o wojnie, o sytuacji na Ukrainie, więc nie rozwijam tego wątku, ale jest to zdecydowanie, patrząc na sytuację Polski, na odniesienie się do nas Amerykanów, jest to idealny moment do tego, żeby tu cokolwiek robić, a jeżeli mówimy o biznesie, jest to idealny moment, żeby o tym biznesie tu rozmawiać. A na ile świadomość tej zmiany gospodarczej, która zaszła w Polsce, tego cudu ostatnich 30 lat dociera do świadomości, no przynajmniej nie wiem, elit amerykańskich, no bo pewnie nieprzeciętnego Amerykanina. A że tak, na ile Polska jest dzisiaj biednym tym postsowieckim krajem, a na ile to już jest nowoczesny kraj, który dociąga do europejskiej czołówki? Tutaj jednego obrazu nie będzie, tak? Mogę podać kilka przykładów, że osoby z Polonii, pokazując im zdjęcia, filmy z Gdańska, robią wielkie oczy i mówią, naprawdę? To nie wiedziałem. I są osoby ze Stanów Zjednoczonych, które na przykład mieliśmy takie rozmowy, to pod kątem kongresu 60 milionów, pod dzień, gdzie spotkanie jest polskich przedsiębiorców i amerykańskich i inwestorów.
I miałem trudne zadanie, przynajmniej tak się wydawało, przed wspólnym Zoomem z tymi inwestorami, żeby im opowiedzieć, przybliżyć. I jak zacząłem opowiadać o Polsce, to okazało się, że sami podjęli temat i przekrzykiwali się nawzajem. Jeden podawał 30 parę lat wzrostu gospodarczego, średni przyrost PKB i bardzo dobrze to było postrzegane, mają tą wiedzę. Drudzy przytaczali statystyki, że zaraz po Korei Południowej jesteśmy drugim narodem najciężej pracującym i bardzo dobre skojarzenia, więc to jest nie tylko taki obraz skojarzeniowy dobry, natomiast inwestorzy zaczęli interesować się Polską i to też jest od niedawna zupełnie i mam nadzieję, że ta grupa będzie się powiększała, bo zostaliśmy zauważeni. Jest naprawdę, jak przypomnę sobie rozmowy z Amerykanami przed i po wybuchu wojny, to mamy zupełnie inne postrzeganie i zupełnie inna świadomość. Wielu z nich zaczęło się po prostu interesować Polską i to jest bardzo dobry moment dla nas. Ale czy też ma pan takie poczucie, czy odczucie, że biznesowe zainteresowanie Polską rośnie? Rośnie. Rośnie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli już mamy świadomość, to myślę, że to tak samo działa w każdym kraju, tak? Jeżeli do nas zadzwoni osoba, niech pan wybierze jakikolwiek kraj gdzieś tam na mapie świata, mniej u nas znany, czy z Ameryki Południowej, czy z Afryki, czy z Azji, i ktoś powie, że dzwoni i szuka inwestora, jest z Lagosu, albo, nie wiem, z Urugwaju. Jakie są nasze skojarzenia? Niewielkie, nie? Więc zdolność do nawet zgłębienia tematu jest znikoma. Jeżeli ktoś mówi, że dzwoni z kraju nam znanego, tak? Nie wiem, dzwoni z Francji, czy dzwoni z USA, mamy skojarzenia, mamy jakiś obraz pozycji tego kraju, to możemy podjąć taką rozmowę, nie? I tutaj to zainteresowanie z tego powodu po pierwsze wzrosło, bo zaczęło się czytać o Polsce, zaczęło się słyszeć o niej, skojarzenia i wtedy wychwytujemy w ogóle te informacje, tak? Bo tych natłok informacji, każdy z nas jest dzisiaj przecież bombardowany tyloma newsami i my selekcję robimy, na jaki temat chcemy rozmawiać. W związku z tym to jest ten pierwszy element. Drugi, no oczywiście mamy sukcesy i tutaj sukcesy gospodarcze, jak już ktoś dotknie tych liczb naszego rozwoju, one jasno pokazują, że wykonaliśmy ogromny postęp. Trzy, coraz więcej polskich firm zaczyna sprzedawać polskie produkty. Cztery, Polacy mają postrzeganie dobrych fachowców, chociażby Polonia tutaj, jeśli chodzi o rynek budownictwa, generalnie wykonawcy, Polacy są bardzo cenieni, więc mamy podłoże. I teraz te kropki trzeba łączyć i trzeba ich dokładać. Każdy nowy polski producent, który wchodzi z produktami na rynek amerykański, buduje naszą pozycję, tak? Bo nasze produkty są bardzo dobrej jakości, więc jestem przekonany, że coraz więcej firm powinno tutaj otwierać się na rynek amerykański, ale też myślę, że sytuacja w Polsce powoduje, że tak właśnie jest. Zresztą to będzie, mówię, jeden z dni kongresowych będzie temu poświęcony i nie robiliśmy tego wcześniej. Wielu polskich przedsiębiorców, no jak zaczynaliśmy, właściwie mówimy o pierwszym pokoleniu, no to dorabialiśmy się, tworzyliśmy miejsca pracy w Polsce, rozwijaliśmy biznes w Polsce lub w Europie. I ta Europa była wystarczająco duża, żeby rozwinąć biznesy nawet kilkuset milionowe czy miliardowe. Niektóre już są o większym zasięgu biznesy. No ale to, co się wydarzyło i sytuacja po pierwsze no, na rynku w Europie, w niektórych branżach widzimy spadek lub spowolnienie. Rynek wschodni odpadł i wiele firm ma moce przerobowe, które mogłoby wykorzystać. I tak właściwie jak rozmawiam z tymi przedsiębiorcami naszymi, to koledzy mówią, no słuchaj, właściwie to co? Szukanie krajów poza Unią Europejską mniejszych, nic nie zmieni. Jak my mamy 500-600 milionów obrotu, to nic nie zmieni w naszym wyniku, tak? My potrzebujemy dużego rynku. I tutaj się pojawiają Stany Zjednoczone i myślę, że będziemy w najbliższych latach obserwowali bardzo duże wejścia i to nie tylko z produktami. Myślę, że dojdzie do fuzji, do budowy fabryk, że nasza pozycja w Stanach Zjednoczonych, głęboko w to wierzę, za dekadę, za 10 lat będziemy już rozpoznawalni jako przedsiębiorcy. Ale mówi pan o budowie fabryk polskich firm w Stanach Zjednoczonych? Tak. Mhm. Takie już pomysły słyszę i na takie tematy będziemy rozmawiali, więc prędzej czy później to nastąpi. Mhm. A proszę nam opowiedzieć, jaka jest współczesna Polonia amerykańska? Bo najczęściej mamy bardzo wiele stereotypów, nie zawsze pozytywnych, mówiąc delikatnie. Pierwsza ciekawostka, myślę, to jest taka, że Polonia amerykańska w 90% nie mówi po polsku. W 90%?
Tak, i to z osobami, które nie mają tej świadomości, to jest taki pierwszy fun fact, który często podaję, bo myśląc o Polonii, myślę, że mamy stereotypy, że my jako Polacy mieszkający w kraju, którzy nie byli tutaj, nie mają rodziny, nie mają kontaktów, to te stereotypy, już nie chcę mówić z filmów, gdzieś tam sami swoi, że pozostały, a Polonia dzisiaj jest, powiedziałbym, zupełnie już inna, tak? 90% to są Polish Americans. Tutaj się podkreśla to i kultywuje. To są ci ludzie w drugim, trzecim pokoleniu, tak? Tak. Imigranci. I to, że w Stanach Zjednoczonych właściwie jest zwyczaj, ponieważ cała ludność jest napływowa w pewien sposób, więc to nieważne w którym pokoleniu, ale słyszy się, że ja jestem tam Cuban American, że z Kuby przyleciała moja prababcia, Polish American, i to podtrzymuje świadomość i link do Polski. Dwa, to co ja zauważam, te 90% Polonii, którzy są w drugim, trzecim pokoleniu, oni ciągle czują duży sentyment do Polski. Jest to pewnie zasługa rodziców, dziadków, bo przeważnie jak nie znają polskiego, to słowo babcia pamiętają. Pewnie pierogi są popularne, ale to są, z punktu widzenia naszego, są to Amerykanie, którzy naprawdę gdzieś tam jeszcze w sercu mają tą Polskę, i to jest moim zdaniem taka najliczniejsza grupa, której nie znamy. My też próbujemy coraz więcej osób zapraszać i docierać do nich, chociażby z naszym kongresem, czy w budowaniu jakby relacji biznesowych, bo to bardzo ułatwia. Oni są naprawdę otwarci, ale myślę, że jako kraj zaniedbujemy ten potencjał bardzo mocno, bo nie wykorzystujemy, nie docieramy do nich. Chociażby formuła spotkań, które my robimy, jest po angielsku. Uwzględniając właśnie, że jeżeli mamy trafić do Polonii, to 100% Polonii mówi po angielsku, a tylko 10% po polsku. Jest oczywiście grupa Polonii, która, i to jest głównie te 10%, która kultywuje język polski, która dba o tradycje polskie, która jest bardzo przywiązana do symboli polskich, i ona szczególnie na pewno ma kontakty z krajem, jest szczególnie ważna, no ale to też już jest Polonia, która prowadzi tutaj własny biznes, która tu wychowuje dzieci. Właściwie nie różnią się niczym od Amerykanów, ale pamiętam, jak na jednym z kongresów bodajże prezes Polish Slavic Union, największej instytucji polskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych, przytaczał liczby, to zarówno jeśli chodzi o średnią wykształcenia, mocno przewyższamy średni poziom amerykański, średni poziom dochodów, więc ta Polonia jest na pewno dużo powyżej średniej amerykańskiej i w większości bardzo dobrze sobie radzi. Mówi pan również, jeśli chodzi o poziom dochodów? Tak. Mhm. Wyższy niż średnia amerykańska jest, na pewno. Aha. To ciekawe, bo taki obraz Polonii, no bo właśnie no, taki sami swoje chyba zrobiły bardzo dużo. To się zmienia. Dobrze, a czy ci Polacy, polscy Amerykanie, przedstawiciele klasy średniej, na ile oni czują jakikolwiek jeszcze związek z Polską? I czy oni, do nich w ogóle dociera ta wiedza na temat tego, jak Polska się zmienia? Że to już nie jest ten biedny kraj dziadków, tylko to jest kraj, w którym często może by im zrobić lepsze biznesy niż na miejscu. Jeśli chodzi o tą część Polonii, która mówi po polsku, no to nie mają doskonałą wiedzę, są na bieżąco, podróżują do Polski i niektórzy z nich już inwestują w Polsce. To też jest kolejny nurt, tak, który zauważam, że część z tych osób jest na tyle zamożna, że kupuje sobie na przykład mieszkanie w rodzinnym mieście z sentymentu, blisko, nie wiem, ukochanej drużyny piłkarskiej, albo kupują mieszkanie blisko gdzieś tam rodziny, że jak pojadą, to żeby mieli, czy nawet inwestycyjnie już, więc oni mają połączenie. Natomiast dużo trudniej, jeśli chodzi o tą Polonię w drugim, trzecim pokoleniu, do której ciężko dotrzeć, bo ta Polonia, właściwie dla niej jako kraj, moim zdaniem nie mamy oferty. Nie mamy oferty w żaden sposób skierowanych, bo wydarzenia przeważnie... A moglibyśmy mieć? Co moglibyśmy takim ludziom zaoferować? No to ja bym powiedział, że jako kraj to my powinniśmy chyba przygotować sobie i opracować, albo jeżeli ją mamy, a nie jest ogłoszona, to ogłosić, trochę bardziej strategię, co my byśmy jako kraj chcieli osiągnąć w Stanach Zjednoczonych, bo wydarzenia wokół naszych jednostek tam dyplomatycznych i tak dalej odbywają się po polsku i słyszę czasami, że niektórzy mają przesyt krakowiaka
i kultywowania kultury, mimo że to jest bardzo ważne, jest dużo organizacji, które to świetnie tu robią, ale to już jest jakby dedykowane rozwiązanie dla tych, czy propozycja dla tych, którzy chcą jakby tego typu wydarzeń dotknąć. Natomiast ta część nie mówiąca po polsku została wykluczona, no bo jeżeli jest wydarzenie po polsku, polskie pieśni czy polskie kolędy, no to dla nich jest to oczywiście utrudniony dostęp. Więc my powinniśmy przede wszystkim mieć komunikację po angielsku z tą Polonią, skierować do nich informacje. Często słyszę od tej Polonii takie głosy, które mówią, my czujemy się, szczerze mówiąc, Polish Americans, my jesteśmy związani z Polską, ale Polska to o nas nie myśli. My rozumiemy, że nasz rząd zajmuje się Polakami w biedniejszych krajach, czy postsowieckich tych krajach, że tam trzeba pomóc pieniądze, ale my nie oczekujemy pieniędzy. My oczekujemy programu, jak możemy się włączyć i chcemy być dostrzeżeni. Więc oni bardzo dobrze odbierają każdą wizytę, jeżeli jest jakaś wizyta oficjalna z Polski, jeżeli się ktoś pojawia, czy spotkania z przedsiębiorcami i są włączani do tego, zapraszani. Więc tu jest ogromne pole. Ale wrócę do tej strategii. Dobrze by było wiedzieć, żebyśmy wszyscy mający tutaj kontakty, czy przedsięwzięcia biznesowe, czy kontakty kulturalne, jakiekolwiek z Polonią amerykańską i żeby ta Polonia sama wiedziała, jakie są nasze cele. I tutaj wachlarz jest ogromny. Jak ja patrzę z kolei, jak się cofniemy o kilkadziesiąt lat, to Polonia miała kilkunastu, były okresy kilkunastu polonijnych kongresmenów. Dzisiaj mamy zero. Pytanie, czy w naszym interesie, naszego kraju jest wspierać tych obywateli tutaj z Polonii, z amerykańskim paszportem, którzy mają ambicje na przykład polityczne i mogli być ambasadorami naszymi w kongresie, tak? Tutaj ja nie chcę mówić, że mam jakieś pomysły i rozwiązania, bo jakby to nie jest cel, ale tylko wskazuję jako przykład, że to jest niezagospodarowany, ogromny, miękki kapitał, którym możemy mieć lobbystów, którzy na przyjęciach, na spotkaniach, na dyskusjach, a przecież dyskusja polityczna w Stanach jest teraz bardzo gorąca, którzy będą mogli przedstawiać nasze punkt widzenia, tak? I chociażby to, co dzisiaj się dzieje, jakieś no, niepokojące sygnały o tym, że Republikanie, a przynajmniej część Republikanów deklaruje, że chciałby ograniczyć wsparcie Ukrainy, to my powinniśmy jasno tutaj komunikować, jaki jest nasz w tym interes, interes Ukrainy. I właśnie te osoby są świetnymi. No mamy 10 milionów ambasadorów, którzy każdego dnia rozmawiają o polityce i powinni to podnosić, tylko powinniśmy do nich też skierować jakiś komunikat. Mhm. Ale ja rozumiem, że te społeczności tak naprawdę, znaczy to trudno chyba mówić w ogóle o społeczności, tak? To są jakby wolno fruwające atomy, takich 10 milionów atomów, których niewiele przyciąga do siebie, no ale też z drugiej strony no pytanie, czy to można zrobić za kogoś, tak? Znaczy, czy można, jeśli ci ludzie nie mają w tym własnego interesu, w tym, żeby ze sobą blisko współpracować, to pytanie, czy cokolwiek innego jest w stanie to zrobić? No dobrze pan powiedział, jeżeli nie mają wspólnego interesu. Natomiast może jesteśmy w stanie znaleźć ten wspólny interes. I oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby zgrupować 10 milionów Polonii, bo przecież to jest 10-milionowy prawie naród i ciężko powiedzieć, żeby mieli wspólny interes i żeby chcieli się spotykać, żeby chcieli się w jakikolwiek sposób komunikować. Ale mówiąc, nie wiem, o biznesie, to nam się udaje jakby zapraszać i integrować ludzi, którzy są zainteresowani biznesem, którzy są zainteresowani wspólnymi przedsięwzięciami, którzy są zainteresowani, żeby po prostu wiedzieć, jak wygląda sytuacja ekonomiczna w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, uczyć się dobrych praktyk, wymieniać się pewnymi spostrzeżeniami. Mamy mnóstwo przykładów. Może mnóstwo nie jest niestety dobrym słowem. Chciałbym powiedzieć, że mamy mnóstwo startupów, które tutaj przenoszą się i pozyskują kapitał w Stanach Zjednoczonych. Mamy już takie przykłady, jest ich trochę, ale ciągle za mało. Ciągle za mało, a właśnie przez te kontakty, ponieważ Polonia jest wszędzie, Silicon Valley, gdziekolwiek sobie nie wymarzymy, w każdej branży zawsze znajdziemy kogoś i może nam pomóc. Więc wokół biznesu można. Jeżeli znajdziemy inne płaszczyzny, być może wokół kultury, być może wokół filantropii, może wokół innych dziedzin i wspieralibyśmy takie połączenia do tych Polish Americans, szczególnie po angielsku, to wierzę, że jesteśmy w stanie pobudować kilka ognisk i wtedy pracując nad strategią,
być może jedynym tym, co mamy, to jest wspólny interes i dobra pozycja Polski. To jest i w naszym, i Polonii interesie, żeby Polska była dobrze postrzegana i miała silną pozycję. No, to ja może wyjdę na chwilę ze swojej roli prowadzącego rozmowę. Pan wie, że przygotowuję taką akcję z Instytutem Wolności, Szkołą Przywództwa, z którą chcemy budować taki most między Polonią amerykańską a Polską i chcemy zarazić ideą tego, że możemy dokonać drugiego wielkiego skoku jako Polska, o czym pisałem w swojej książce i chcemy znaleźć dla tej idei sojuszników w Stanach Zjednoczonych. Czy pan czuje, że ci ludzie są na to gotowi, że jakby jest takie oczekiwanie, żeby chętnie to usłyszeli, chętnie się przyłączyli do tego? Usłyszeli na pewno, to jestem przekonany. Oczywiście trzeba tą propozycję jakby w szczegółach przeanalizować i zobaczyć, jaka grupa będzie zainteresowana. Natomiast jestem przekonany, że taka grupa na pewno się znajdzie, bo wśród tych 10 milionów na pewno są tacy, którzy będą zainteresowani, żeby to wspierać, bo będzie to zgodne z ich przekonaniami, czy będzie to zgodne z gdzieś w ich interesie. Pamiętajmy, że Polonia tutaj, obraz, który się zmienia, ja nie chcę analizować jakby dzisiaj dlaczego, ale niestety tak było, że Greenpoint, Jackowo przeżywały okres skłócenia. Nie zawsze Polonia się świetnie ze sobą trzymała i nawet do dzisiaj niektóre grupy potrafią się spierać. Ja mam taką teorię, że za czasów komuny byli wysyłani agenci. To jest jeden z wątków, więc chcę trochę nas usprawiedliwić, że być może to samoistnie się nie wydarzyło, bo ta polska gościnność, przecież wyjazd na obcą ziemię, tym bardziej powinien zjednoczyć. A coś się wydarzyło, i być może to jest temat dla kogoś do podjęcia, a może w ramach różnych badań i prac naukowych, żeby zrozumieć ten paradoks dla mnie, dlaczego tak się wydarzyło. To ale lata minęły. Tak? Nie, bo jest to bardzo ciekawe rzeczywiście. Jestem ciekaw, czy ta nowa generacja młodych, czy ludzi w średnim wieku, tak, którzy tworzą amerykańską klasę średnią, czy jakby w nich można dziś wywołać zainteresowanie Polską, takie, żeby oni widzieli nasz kraj również w takiej swojej perspektywie biznesowej. Nie? Ja znam osobiście ludzi, którzy przyjechali z Silicon Valley do Polski i robią w Polsce interesy, czy rozkręcają swoją firmę i chcą ściągać ludzi ze Stanów Zjednoczonych do Polski, bo mówią, że dziś tutaj jest pod wieloma względami bardziej atrakcyjne miejsce do rozkręcania biznesów niż nawet w Silicon Valley. Ja po pierwsze powiem, że jestem zwolennikiem i już trzymam kciuki i uważam, że te tezy, które pan postawił w książce i założenia i pokazanie, że możemy być potęgą jeszcze większą niż jesteśmy, tak, i aspirować do liderów w Europie, mamy do tego pełne prawo i ja jestem przekonany, że możemy to zrobić. Też inna taka teza jest, że możemy być doliną krzemową Europy. I uważam też, że mamy wspaniałych ludzi, tu znowu cyfry, jeżeli Uniwersytet Warszawski w rankingach IT potrafi wyprzedzać Harvard, nie trzeba nic więcej Amerykanom dodawać. Tylko musimy o tym mówić, tak? Musimy do tych osób docierać i szczególnie zaczynałbym od tej Polonii amerykańskiej, bo oni przyswoją sobie to jak najszybciej, tak? Oni to zdziwienie może się szybko przerodzić w miłość i w zdolność do tego, żeby właśnie inwestować i współpracować z Polską i na rzecz Polski, też również we własnym interesie, bo będą mogli korzystać z tego rozwoju, im będzie najłatwiej. No właśnie. A czy widzi pan takie przykłady, że są Amerykanie polskiego pochodzenia, tak, którzy, no, którzy robią interesy, otwierają jakieś firmy i firmy działają w Stanach Zjednoczonych i oni próbują, widzą w Polsce dobry rynek dla swoich przedsiębiorstw? No tutaj to, jeśli chodzi o same firmy i sprzedawanie produktów, to raczej takich przykładów jest bardzo mało. No z tego względu, że jeżeli ktoś zaczyna biznes w Illinois, to ma ogromny stan, a potem jeszcze ma 50 do zapełnienia, więc jest to im naturalnie łatwiej i prościej. Tu jest tak ogromny rynek, że patrzenie na Polskę w przypadku pojedynczych produktów może nie być aż tak atrakcyjne. W drugą stronę to jest dużo bardziej i wierzę, że to w tą stronę pójdzie. A czy zdarzyło się w przypadku, że oni inwestują w Polsce? Natomiast inwestycje tak. Natomiast inwestycje tak i są przykłady, że
a to po latach z kolegą z liceum ktoś założył spółkę, a ktoś zainwestował w drugą, już nie mówię o tych mieszkaniach, o których wspominałem. I największy nurt widzę, jeśli chodzi o startupy. Tu myślę, że ta Dolina Krzemowa i to hasło, trzymam kciuki, żebyśmy się tak rozwijali, bo to jest ogromny potencjał. Poza tym, że mamy już kilkadziesiąt czy kilkaset bardzo fajnych, dużych firm, które są realnie w stanie zrobić dużą ekspansję do Ameryki, to mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy mają genialne pomysły i niestety jako patriota powiem coś, czego pewnie nie powinienem mówić, ale dla wielu z nich rekomendowałbym przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Skala biznesu, skala środków, które tu można pozyskać, ja nie mówię, że to jest łatwe, to żeby nikt nie odebrał, że wystarczy się spakować, przylecieć i się schylić po te miliony dolarów, to jest bardzo trudny proces, bo tu wszyscy przelatują z całego świata i jest ogromna konkurencja. Natomiast jeżeli komuś się uda pozyskać ten kapitał, wsparcie amerykańskich instytucji, no to mówimy o rozwoju razy 100, 1000 i mnożnik jest po prostu gigantyczny. I na tym polu najwięcej widzę też zainteresowania. Są osoby z Polonii Amerykańskiej, które już wróciły, tak? Tych przykładów z Doliny Krzemowej jest kilka u nas. Mamy kilku z Nowego Jorku, którzy pozakładali fundusze inwestycyjne. Jest też polsko-amerykański fundusz inwestycyjny, który przez to, że jako Polacy, ta Polonia rozumie nasz system, więc oni mogli też aplikować o granty na równi z wszystkimi venture capital z polskimi zakładanymi, co było bardzo pomocne, więc wykorzystali moment. I tylko teraz jak pokazać te wszystkie możliwości, te opportunity, które mamy w Polsce do tej Polonii amerykańskiej, jak do nich dotrzeć, to tego typu przedsięwzięć inwestycyjnych czy takich pomocy, żeby właśnie zainwestować w startup i go wyskalować w Stanach Zjednoczonych, wierzę, że to jest taka najszybsza ścieżka, która powinna się wydarzyć w najbliższych latach. A potem w drugą stronę do Polski niech przenoszą te interesy. Tak, no to zachęcenie do tego, żeby tutaj startować jest po to, że ten start będzie szybszy. Natomiast ja zakładam, że to będą polskie firmy globalne i przecież mamy tutaj przykład na Florydzie. Jest Buksy, Stefan Batory, który startupowcą i temu środowisku jest doskonale znany, który wyprowadził się z Polski, pobył w Kalifornii, jest teraz na Florydzie i rozwija Buksy, które ma setki miliardów wyceny i robi to z sukcesem, ale to jest nadal Polak i nadal polska firma z polskimi korzeniami, torująca drogę następnym, więc to jest możliwe. No i jeszcze jest jeden obszar. Jest kilka już dużych firm. Takie zdziwienie pan wyraził. Budowanie fabryk. Jest już wiele firm, które myślę, że są gotowe na to, żeby budować i będą budowały. I myślę, że coraz częściej będą zdarzały się przejęcia amerykańskich firm przez polskie podmioty. To jest te 30 lat pracy, które wykonaliśmy, że możemy dzisiaj to zacząć robić. Miejmy nadzieję, że to będzie się działo. Rozumiem, że o tym też będziemy dyskutować razem na kongresie 60 milionów w Miami na początku lutego. Zapraszamy wszystkich. Bardzo dziękuję pani Zbigniewie za rozmowę. Serdecznie dziękuję i jestem o tym, że będziemy rozmawiali, to wiemy, bo taki jest program i ja to tylko mam nadzieję i takie marzenie, że po tym spotkaniu zobaczymy podpisanie umów na właśnie takie inwestycje z Ameryki w polskie firmy. I niech tak się stanie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w Miami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Subskrybujcie Państwo Układ Otwarty. Najważniejsze, oglądajcie, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.